Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników, proroc Księgi Apokalipsy. Dzisiaj razem z Wami chciałbym przestudiować wizję zbawionych, zapisaną przez Jana w siódmym rozdziale Księgi Apokalipsy, od wersetu 9 po 13. Ale zanim weźmiemy do rąk egzemplarze Pisma Świętego. Zanim będziemy zastanawiali się nad tym proroctwem, pochylimy się nad jego treścią, chciałbym podać troszeczkę ogłoszeń. Przede wszystkim pamiętamy o tym, że każdy, kto chciałby otrzymać materiał dzisiejszego spotkania, bardzo prosimy, aby po prostu do nas napisał i taki materiał otrzyma drogą elektroniczną. Kolejna sprawa: w naszym sklepie na Facebooku Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska mamy wiele ciekawych, ciekawych pozycji literatury płatnej, jak również i bezpłatnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i składania zamówień, ale dzisiaj chciałbym zareklamować. Szczególnie pewną książkę, która na pewno zainteresuje tych, którzy studiują Księgę Apokalipsy. Mam tutaj w ręku książkę pod tytułem Apokalipsa: Ostatnie wydarzenia na Ziemi w proctwach Pisma Świętego Jonathana Dunkela. Książeczka jest w cenie 25 zł. Jest bardzo ciekawym komentarzem. Proroc Księgi Apokalipsy, bardzo nowoczesnym komentarzem, biorącym pod uwagę e, najświeższe, że tak powiem, wydarzenia historii, wypełniające się e, w, w historii ludzkości, zapowiedziane przez Apokalipsę. Tą książeczkę możecie zamówić. Cena książeczki 25 zł. Oczywiście za zaliczeniem pocztowym. Jeśli ktoś chciałby się ze mną spotkać, jest to możliwe, powiadomcie nas o tym. No ale oczywiście niektórzy mieszkają gdzieś daleko od mojego miejsca zamieszkania. W takim wypadku jest możliwość, żeby spotkać się z przedstawicielem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Polecam. Myślę, że takie spotkanie osobiste. Taka rozmowa przy jednym stole bardzo byłaby budująca i ciekawa dla obu stron. Zawsze jakieś mam obawy i lęki, żeby podać te ogłoszenia, które teraz chcę podać, ale Pan Jezus powiedział, prościa będzie Wam dane, więc przełamuję te wewnętrzne opory i po prostu... Proszę uprzejmie o wsparcie finansowe dla naszej działalności. Ja jestem duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, więc otrzymuję za swoją służbę kaznodziejską wynagrodzenia, ale osoby obsługujące i montujące cały program, czynią to społecznie. Poza tym mamy plany zakupić sprzęt, który pozwoli, pozwoliłby nam lepsze nagrania czynić. No i również chcielibyśmy reklamować nasz kanał, żeby docierać do zdecydowanej większej ilości osób. Dlatego prosimy o takie wsparcie finansowe. W opisie pod filmem podajemy wszystkie dane potrzebne do dokonania takiej wpłaty. A tym, którzy już wsparli nas finansowo, to naprawdę bardzo, bardzo serdecznie, gorąco, ciepło dziękujemy. No Jak dotąd nasz macierzysty kościół nie wsparł nas finansowo, więc z tym apelem, prawda, zwracamy. Zwracamy się do wszystkich słuchających naszych nagrań. No i oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o nowych, kolejnych materiałach, które wypuszczamy. Zostawcie również pod filmem swój komentarz, jeśli uznacie za słuszne, dajcie łapkę w górę, a może i w dół. Serdecznie pozdrawiam tą osobę, która zawsze daje łapkę w dół pod każdym moim programem. No i możemy teraz po malutku przejść do dzisiejszego rozważania biblijnego, ale jeszcze jedna malutka uwaga. Moi drodzy, proswa księgi apokalipsy są fascynujące, przykuwające uwagę, wciągające czytelnika pisma świętego. No, oczywiście, wymagają troszeczkę szerszej wiedzy, szczególnie historycznej, jak i teologicznej, żeby je zrozumieć. No ale Bóg wynagradza te gorliwe badanie, studiowanie proroczych partii pisma świętego. Jednak szczerze mówiąc, powiem Wam w takim ogólnym sekrecie, że znajomość proroc księgi Apokalipsy, chociaż jest bardzo ważna, nie jest podstawą zbawienia i życia wiecznego. Można nie znać proroc Apokalipsy i mieć bardzo dobre relacje z Bogiem i przy przyjściu Chrystusa otrzymać koronę nieśmiertelności. W kwestii zbawienia najważniejszą sprawą jest zrozumienie problemu usprawiedliwienia przez wiarę, o której tak wiele pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, w liście do Hebrajczyków, również apostoł Janno i oczywiście nauczał Jezus Chrystus. Dlatego w ekonomii Bożego Planu Zbawienia. To jest fundamentalna prawda chrześcijańska, w jaki sposób grzeszny człowiek może być przez świętego Boga uznany za sprawiedliwego i otrzymać pojednanie, przebaczenie i życie wieczne. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym Was wszystkich zachęcić do obejrzenia mojego programu. Pod tytułem odkupienie, usprawiedliwienie, tylko przez wiarę. Czy tak się da, czy to możliwe, wiesław Szkopiński, oczywiście na kanale YouTube Adwentyści, Kalwaria Zebrzydowska. Odkupienie, usprawiedliwienie tylko przez wiarę. To jest fundament naszego zbawienia. To jest najważniejsze. I tą prawdę każdy z nas powinien bardzo dokładnie pojąć, zaakceptować. Ona powinna wypełnić jego serce, jego umysł, stać się siłą motoryczną jego życia. W tym programie odkupienie, usprawiedliwienie tylko przez wiarę bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo z porównaniem różnych przekładów Pisma Świętego dokonuje egzegezy, czyli wyjaśniam fragment listu do Rzymian, trzeci rozdział od wersetu 20 po 26. A teraz przejdźmy do wizji zbawionych. Tak jak powiedziałem w Księdze Apokalipsy, w rozdziale 7, od wersetu 9 po 13 mamy przedstawioną wizję zbawionych. Dziewiąty werset siódmego rozdziału księgi Apokalipsy brzmi następująco. Po tych ujrzałem, a oto tłum liczny, którego policzyć go nikt nie mógł, ze każdego narodu i plemion i ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe i palmy w rękach ich. We wcześniejszych fragmentach Apokalipsy Bóg objawił Prorokowi Janowi panoramę dziejów chrześcijaństwa od początku aż do paruzji, czyli powrotu Chrystusa. Została ona przedstawiona w obrazach sześciu pieczęci. W treści pierwszej pieczęci, ukazanej w postaci białego konia. Siedzącym na nim jeźdźcem, trzymającym łuk i z koroną na głowie, Bóg przedstawił triumfalny pochód Ewangelii i dynamiczne rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w czasach apostolskich. W drugiej pieczęci, ukazanej w postaci ognistego konia z jeźdźcem, trzymającym wielki miecz. Który zakłócił pokój na ziemi, Bóg przedstawił okres prześladowań chrześcijan przez pogański Rzym. W trzeciej pieczęci widzimy czarnego konia. Na Nim jedzie jeździec mający wagę w swojej ręce i handlujący zbożem. Czarny koń reprezentuje odstępstwo większości chrześcijaństwa i narodziny kościoła powszechnego. Pieczęć ta obejmuje czasy od przyjęcia chrześcijaństwa przez cesarstwo rzymskie, zapanowania Konstantyna Wielkiego aż mniej więcej do średniowiecza. Następna czwarta pieczęć ukazuje kościół powszechny pod postacią konia barwy trupiej, kierowanego przez jeźdźca określonego imieniem śmierć. Ta pieczęć przedstawia wieki ciemnego średniowiecza, podczas których panujący kościół niszczył i prześladował chrześcijan opierających swą wiarę na piśmie świętym. W piątej pieczęci widzimy ołtarz, a pod nim krew męczenników, którzy oddali życie za prawdy Słowa Bożego w okresie wielkiej reformacji protestanckiej. W szóstej pieczęci Bóg pokazał Janowi wielkie naturalne wydarzenia wskazujące na stanie czasów ostatecznych i bliski powrót Pana Jezusa. Były to trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku, potem tak zwany ciemny dzień w Ameryce Północnej w 1780 roku, a następnie deszcz meteorów tamże w 1833 roku. W drugiej części szóstej pieczęci. Przedstawione są wydarzenia bezpośrednio poprzedzające i związane z powrotem Jezusa Chrystusa i zakończeniem doczesnej historii ludzkości. We wszystkich tych okresach dziejów chrześcijaństwa żyli wierni Bogu chrześcijanie, którzy przeszli przez ciężkie i bolesne doświadczenia. W badanej przez nas wizji zbawionych Jan widzi ich zgromadzonych w nieprzeliczonym tłumie. Ponieważ historia ludu Bożego z czasem rozprzestrzeniła się z Palestyny na cały glob ziemski i dotarła do najdalszych zakątków świata, prorok widział w nieprzeliczonym tłumie Zbawionych, wiernych z różnych narodów, plemion, ludów i języków. Oto teraz, gdy historia doczesnego świata dobiegła swego końca. Ci, którzy byli prześladowani, wyśmiani, pogardzani i źle traktowani, udręczeni i odrzuceni. Skrzywdzeni i osądzani niesprawiedliwie z powodu swojej miłości do Chrystusa i Jego prawdy, stoją w najświętszym i najwspanialszym centrum wszechświata. Ci, którzy z powodu miłości do Chrystusa i wierności Słowu Bożemu w doczesnym życiu, tak wiele tracili. I przeszli przez gorycz, smutek i ból, biedę, nędzę i poniżenie, a często męczeńską śmierć, stoją nieśmiertelni i doskonali przed tronem Boga Ojca i przed barankiem. Barankiem, który w tym proroctwie symbolizuje Jezusa Chrystusa. Stoją w towarzystwie majestatycznych, wspaniałych aniołów. Stoją w towarzystwie starszych, odzianych w białe szaty ze złotymi koronami na swoich głowach, zasiadającymi na dwudziestu czterech tronach wokół tronu Boga. Stoją niedaleko tajemniczych czterech istot żywych, mających pełno oczu wewnątrz i zewnątrz, i trzy pary skrzydeł. Podobnych z wyglądu do lwa, wołu, orła i człowieka, wielbiących Boga w nieskończonych hymnach. Tak jak Jan zapisał, zbawieni są odziani w czyste lśniące białe szaty. Białe szaty oznaczają sprawiedliwość, czystość, świętość, doskonały charakter i osobowość. Są ogólnie rzecz mówiąc, symbolem zbawienia. Interpretację proroczej symboliki, występującej w badanym fragmencie Apokalipsy, znajdziecie w materiale dzisiejszego rozważania, a więc zachęcam, abyście o niego poprosili. A wtedy go wam wyślemy na maila. Tam wszystka ta symbolika jest wytłumaczona, podane są teksty starego i nowego testamentu wyjaśniające prorocze znaczenie użytych tutaj symboli, porównań, przenośni i metafor. Jan widzi więc tłum zbawionych, świętych, sprawiedliwych i doskonałych, mających czyste charaktery i szlachetną osobowość. Szaty w historii biblijnej są również oznaką szczególnej miłości, wyróżnienia i uhonorowania. Tłum zbawionych to ludzie, którzy wszystko poświęcili dla Boga i Jego prawdy, tracąc w oczach świata wiele, a nieraz wszystko. Teraz stoją przed tronem stwórcy wszechrzeczy wyróżnieni i uhonorowani przed całym wszechświatem jako osoby w sposób szczególny umiłowane przez Boga wyróżniające się szaty odziewali się dostojnicy osoby piastujące wysokie godności wywyższone o wielkim autorytecie Mające władzę, szacunek i prestiż, piastujące odpowiedzialne stanowiska. Na przykład, kiedy Jakub chciał w jakiś sposób wyróżnić Józefa swojego syna, sprawił mu piękną szatę, czytamy w księdze rodzaju. A kiedy w przypowieści Pana Jezusa o synu marnotrawnym, ów syn marnotrawny opamiętał się i wrócił do swojego ojca, ojciec kazał go odziać w najpiękniejszą szatę, jaką posiadał. I moglibyśmy wymieniać wiele treści biblijnych nawiązujących właśnie do szat jako tego symbolu wywyższenia. Uhonorowania, miłości, wyróżnienia, szacunku i tak Jan zobaczył wizji tłum zbawionych, wywyższonych, obdarzonych wielkim autorytetem i szacunkiem, którym dano godność przebywania blisko Boga, bycia nieśmiertelnymi którzy dostąpili przywileju służenia Bogu. Zbawieni trzymają w rękach gałęzie palmowe. Są one symbolem radości, triumfu i zwycięstwa. Zakończyli bój wiary, zwyciężyli. Skończył się czas walki rozczarowań, znoju, cierpienia i wzdychania. Smutek, żal, boleść, żałoba, trud, udręka i ból odeszły w przeszłość bezpowrotnie. Nie jesteśmy teraz w stanie sobie nawet wyobrazić, jak wielka radość i szczęście wypełnią wtedy serca zbawionych. Popatrzmy teraz na werset 10, siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy. I krzyczą głosem wielkim, mówiąc: Wybawienie, dzięki Bogu Naszemu Siedzącemu na tronie i barankowi. Z ust nieprzeliczonej rzeszy zbawionych wydobywa się głośny okrzyk, wołanie, wyrażające głęboką wdzięczność wobec Boga i Chrystusa za wybawienie. Zbawieni są świadomi, że nie mają nic, czym by sobie zasłużyli na nieśmiertelność. Wiedzą, że nie ma w nich nic, co by ich predystynowało do życia wiecznego. Jak wszyscy ludzie byli też grzeszni, ułomni, niedoskonali i upadli. To dzięki Bożej Miłości i Łasce oraz odkupieńczej śmierci Chrystusa na krzyżu zachowali. Swoją miłość i zostali przez opatrzność zachowani do wieczności, do życia wiecznego. Tutaj w greckim tekście użyte słowo soteria oznacza ocalenie, wybawienie, zbawienie, wyzwolenie. Dziękują Bogu i Barankowi za ocalenie ich od wiecznej śmierci. Dziękują za wybawienie od cierpień, wszelkich smutków i problemów, nędzy życia w grzechu. Dziękują za wyzwolenie z mocy i władzy szatana i zła. Dziękują za zbawienie, dzięki któremu będą mogli egzystować w niepojętym szczęściu, w nowym, doskonałym świecie po nieskończoność. Popatrzmy teraz na wersety 11 i 12. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu, i starszych, i czterech istot żywych, i padli przed tronem na twarze ich, i pokłonili się Bogu, mówiąc: Amen! Błogosławieństwo, i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i szacunek, i moc, i siła. Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. W Bożym planie zbawienia ludzkości biorą również udział aniołowie. Apostoł Paweł zapisał w liście do Hebrajczyków, że są oni duchami służącymi Bogu i posyłanymi dla dobra zbawionych. Aniołowie od początku do końca byli świadkami wielkiego boju między Chrystusem a szatanem o ocalenie ludzkości. Chociaż bezgrzeszni sami są zaangażowani w tą walkę, dobrze rozumieją i całkowicie się zgadzają, że wybawienie zbawionych było możliwe. Dzięki nieskończonej mądrości i miłości Ojca oraz ofierze Chrystusa zmarłego za winy świata na krzyżu Golgoty. Jan widział, jak aniołowie zbliżyli się do tronu, stanęli wokół tronu, starszych i czterech istot żywych, padli i oddali pokłon i hołd Bogu słowami. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i szacunek, i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Hołd i uwielbienie wobec Boga potwierdzili dwukrotnie hebrajskim słowem Amen. Amen znaczy niech tak będzie, niech tak się stanie, oby tak się stało, godzien wiary. Jest partykułą uroczystych potwierdzeń, za prawdę istotnie. Popatrzmy teraz na werset trzynasty. I odpowiedział jeden ze starszych, mówiąc mi. Ci odziani w szaty białe, kto są i skąd przyszli. Dochodzimy tu do najważniejszej części. Janowej wizji. Pytanie postawione Janowi przez jednego ze starszych ma na celu skoncentrowanie naszej uwagi na kwestii: dlaczego zbawieni są zbawieni? Co takiego stało się w ich życiu, że teraz stoją przed tronem i barankiem? Przecież zbawieni w zasadzie niczym się nie różnią od potępionych. Zbawieni nie są lepsi od potępionych. A potępieni nie są gorsi od zbawionych. Wszyscy ludzie są upadli, wszyscy są ułomni i grzeszni. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, uczy Pismo Święte. Dlaczego jest więc tak, że jedni będą zbawieni, a inni potępieni? Na czym to polega? I teraz popatrzmy na czternasty werset. Zastanówmy się nad znaczeniem czternastego kulminacyjnego wersetu w tym proroctwie. I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I powiedział mi: Ci są przychodzący z ucisku wielkiego i opłukali szaty ich i wybielili je w krwi baranka. Starszy odpowiada Janowi, że tłum zbawionych. To ci, co przychodzą z wielkiego ucisku. Greckie słowo Tlipsis oznacza ucisk, udręka i utrapienie. Ucisk, udręka i utrapienie. Tak można przetłumaczyć słowo Tlipsis występujące w tekście greckim. Każde pokolenie chrześcijan. Przechodziło przez swoje uciski, udręki i utrapienia. Starszy określa ich słowem przychodzący w czasie teraźniejszym, niedokonanym czyli jest to czynność trwająca cały czas. Życie chrześcijanina jest właśnie jak wędrówka do zbawienia. Idziemy przez góry i lasy, pustynie i bagna w upale, burzy, mrozie i opadach, targani wiatrami. Przewracamy się i wstajemy. Zmęczeni, spoceni, nogi odmówiają posłuszeństwa, głodni i spragnieni. Nie wolno zwątpić, nie wolno zawrócić, nie wolno siedzieć. Nie wolno leżeć i zasnąć. Nie wolno się poddać. Potykamy się, przewracamy się, ale zawsze wstajemy i idziemy do przodu. Nieraz zbłądzimy, wtedy tracimy, ale mimo to zawracamy na właściwy szlak i dalej idziemy do przodu. I tak przez całe życie możemy upaść. Możemy nawet iść na czworakach. Najważniejsze, aby dojść, aby nie zwątpić. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Chcę przeczytać fragment Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i werset 13. Pan Jezus powiedział, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Chciałbym również przeczytać, co napisał apostoł Paweł na temat tej wędrówki do świętego miasta Nowego Jeruzalem. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale i w wersecie 35 apostoł pisze. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Także w liście do Hebrajczyków w dwunastym rozdziale, apostoł zapisał od wersetu pierwszego po trzeci, przeto i my. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Biegnijmy wytrwale. Tu nie jest ważne, czy będziesz pierwszy, czy dziesiąty. Tu jest ważne, abyś dobiegł. Patrząc na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Ten marsz! to wiara nasza, którą mamy zachować do końca. Ona dała zbawionym zwycięstwo nad wszystkimi cierpieniami i doświadczeniami, jakie przeszli w życiu doczesnym. Wszyscy z tego wielkiego tłumu mają bielutkie, czyste i lśniące szaty, opłukali je i wybielili w krwi baranka. Jest to biblijna metafora dotycząca prawdy o usprawiedliwieniu przez wiarę o tym że to właśnie krew Chrystusa obmywa nas z naszych win oczyszcza nas stawia nas nieskalanymi przed obliczem Ojca który uznaje nas za sprawiedliwych to właśnie dzięki ofierze Chrystusa doznajemy przebaczenia i pojednania prorok Daniel w swojej księdze w dwunastym rozdziale i w wersecie dziesiątym napisał Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Wielu będzie oczyszczonych, Wybielonych i wypławionych właśnie przez krew Chrystusa. W pierwszym liście Jana odnajdujemy inny bardzo ciekawy zapis, który chciałbym przeczytać. Jest to pierwszy list Jana, rozdział pierwszy i werset siódmy. Jan apostoł, ten sam, który napisał księgę objawienia, zapisał. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jakie piękne słowa wzruszające do głębi. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas. Od wszelkiego grzechu. Również w Księdze Apokalipsy w drugim rozdziale Jan zapisał słowa Pana Jezusa skierowane do Niego. 22 rozdział, werset 11. Kto czyni nieprawość? Niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. I werset czternasty. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Bardzo ważny zapis. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Jan widział, starszy mu odpowiedział, że to są ci, którzy wybielili i opłukali szaty swoje w krwi Baranka. Oni wyprali swoje szaty w krwi Baranka. Co to znaczy? To znaczy wierzyć, ufać w Boże Przebaczenie, w zasługi Chrystusa. W Jego przebaczenie wyjednane przez Jego krew przelaną na krzyżu Golgoty i prowadzić uświęcone życie jako odpowiedź na Boże przebaczenie i odkupienie. To znaczy zrozumieć do głębi zrozumieć i wypełnić swoje życie, wspaniałą prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Ci ludzie, ci zbawieni, odziani w te białe lśniące szaty, oni niezachwianie, wbrew wszystkiemu uwierzyli i nie zwątpili w Boże Przebaczenie. Zaufali, że Chrystus potępiony za ich winy, który dobrowolnie wziął na siebie ich grzechy, zmarł za nich na krzyżu Golgoty. Oni wyznali swoje grzechy, a Bóg im odpuścił je i krew Chrystusa oczyściła ich z wszelkiej nieprawości. Oni wiedzą, że nie ma w nich nic, co by predestynowało ich do wieczności. Oni zrozumieli, że tylko krew Chrystusa zmyła z ich życia winy, a jego męka zadość uczyniła wymaganiom złamanego prawa Bożego. Na bazie ich bezgranicznej wiary, wzbawczą śmierć Chrystusa, zostali przez Boga Ojca uznani za sprawiedliwych. Czyste, lśniące, białe szaty oznaczają ich charakter, charakter obmyty i wybielony krwią Chrystusa na skutek ich wiary. Przejdźmy do wersetu piętnastego. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu dniem i nocą w przybytku jego, a siedzący na tronie rozbije namiot nad nimi. Gdy ich pielgrzymka wiary zakończy się i wytrwają aż do końca, będą na wieki wieczne przebywać w obecności Boga, będąc nieśmiertelnymi, będą wiecznie żyć dla chwały Boga. Metafora, że Bóg rozbija namiot nad nimi, oznacza, że Bóg roztoczy nad nimi swoją opiekę, zadba o nich i przyjmie ich do siebie. Będą żyć wiecznie w nowym, doskonałym świecie, mając z Bogiem bezpośredni kontakt w towarzystwie aniołów i innych istot niebiańskich. Popatrzmy teraz na wersety szesnasty i siedemnasty. Jan zapisał: Nie będą głodować już, ani nie będą pragnąć już, ani nie padnie na nich słońce, ani wszelki upał, bo baranek ten na środku tronu pazł będzie ich i poprowadzi ich nad życia źródła wód i zetrze Bóg każdą zę z oczu ich. Jan zesłany przez cesarza Domicjana na Patmos, będąc w podeszłym wieku, pozbawiony żywności i wody, omdlewał z osłabienia podczas swego pobytu na wyspie. A ileż to istnień ludzkich zmarło z głodu na świecie? Ile ludzi umiera z głodu każdego dnia lub żyje w skrajnej nędzy i biedzie, nie mając co jeść? Głód i pragnienie. Tak bardzo Janowi dały się we znaki że pisząc o ojczyźnie zbawionych wspomniał że tam głodu i pragnienia nigdy nie będzie. Prawdopodobnie zmuszony był apostoł do wykonywania ciężkich prac podczas upałów, które na tamtej szerokości geograficznej potrafią być naprawdę nie do zniesienia. Wizja Nowego, doskonałego świata, wolnego od zabójczych upałów, wywarła na nim tak wielkie wrażenie, że zapisał ją w proroctwie. Jan w przenośni napisał, że baranek będzie pasł zbawionych. Dla Izraelitów, którzy w czasach biblijnych zajmowali się w dużej mierze pasterstwem, język proroctwa był w pełni zrozumiały. Prorok zapisał, że tak jak pasterz dba o swoje owce, tak Chrystus zadba o swoich zbawionych. Roztoczy nad nimi swoją opiekę, czyniąc ich wieczne życie niewysłowionym szczęściem. W krajach biblijnych odczuwany jest deficyt wody. Studnie, źródła były podstawą egzystencji. Pasterze każdego dnia Prowadzili swe stada do takich miejsc, by zwierzęta mogły się napić. Pan Jezus, jak dobry pasterz, poprowadzi zbawionych do źródeł wód zapewniających życie, ale nie te doczesne, lecz wieczne. Wydaje mi się, że chodzi tu o Bożą miłość i prawdę gwarantującą zbawionym nieśmiertelność, szczęście. Zaspokojenie wszelkich ich potrzeb, rozwój ich wiedzy, poznania i osobowości. I otrze wszelką łzę z oczu ich zapisał Jan. Otarcie łez komuś jest aktem pocieszenia. Pamiętam, gdy byłem małym szkrabem. Nieraz się przewróciłem na chodniku i zraniłem sobie kolano, i beczałem głośno. Wtedy mama mnie przytulała, i chusteczką ocierała mi łzy z twarzy, czule mnie przytulając, głaskając i pocieszając, żebym nie płakał. I Bóg, jak kochająca matka, pocieszy zbawionych, wszelki żal, smutki i troski bezpowrotnie przeminą. Spełnią się słowa apostoła Pawła. Że Bóg dla zbawionych przygotował to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co w ogóle człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Zresztą chciałbym ten tekst na zakończenie naszego rozważania przeczytać. Jest to zapis dokonany przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian. I tam rozdział drugi, werset dziewiąty. Rozdział drugi, werset dziewiąty. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Amen. Dziękuję za uwagę.